New Bordeaux. A modern city with traditional Southern values. I underestimated how far he was going to go. What he was willing to do. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our five-star restaurants. Killing them wasn't enough. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe. Family-oriented farm. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Lincoln's mother abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you looked black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958. Well, when did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, the Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approve, but often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, they're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you can never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. And he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Tak, moi drodzy, tak. Mafia 3 w końcu nadeszła. Ja mam tylko mały problem, gra mi się otworzyła w oknie i nie mogłem zrobić full screena. Mianowicie teraz też tego chyba nie zrobię, bo po prostu się przerwie nagranie, no chyba, że to sobie zmontuję. No nic, pora by się było chyba przywitać jakoś prawidłnie. Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w pierwszym odcinku nowiuśkiej, świeżuśkiej gierki Mafia 3. Pierwszą i drugą Mafię ogrywałem chyba nawet na tym kanale, tak, na tym kanale. Mam jakąś listę śmierci, kontakty, dziennik, kolekcje. Są opcje, nie wiem czy są właśnie... Nie sterowanie, czekajcie, jak to teraz tu przełączać? A, tutaj. Coś nie widziałem napisów.
Zakres dynamiczny wysokie. Dobrze by było, żeby te napisy jednak były. Chciałem, wiecie, taki puścić wam wstępik, bardzo ładny zresztą, wprowadzający do tego wszystkiego. Pole widzenia można ustawiać. God damn it. Tak, ustawiłem na optymalne, żeby, wiecie, żeby to tam sobie pracowało chociaż w tych 30 klatkach, nie? Widzicie, wszystko jest na niskie, przynajmniej przy moim komputerku. Obramowanie ekranu? What? A, dobra, już wiem, o co chodzi. Ustawienia gry, poziom trudności. Tak, wziąłem średni, tryb jazdy jakiś, nie wiem, normalny, napisy włączone. O to mi cały czas chodzi. Dobra, tu ok. Po prostu wolę, żeby te napisy były. Chodzenie lewą gałką, poruszanie kamerą prawą, to jest praktycznie tak samo jak przy Grand Theft Auto. Mam mieć po jakieś klucze. Oczywiście jesteśmy w New Bordeaux. Odpowiednik... Hey man, grab those Still keys. Not sure about leaving him like this. He came through with the truck just like we asked. He grease his part on to make it look good. If you got doubts, why take the chance? A, mogę nosić ich. Nie, dobra, upuść to ciało. Odpowiednik Nowego Orleanu. Naszą postacią jest Lincoln Clay. Wiecie, tak czarny i Lincoln, nie? Trochę nawiązanie tak jakby do GTA, tam był Franklin Clinton, ale no, zbieżność może być całkowicie przypadkowa. Jak ja tu mam przejść? Halo? Halo? Naokoło? Tymi drzwiami? Nie, mam nadzieję. Ciekawy jestem, czy gra nas rzuca teraz tak na całkiem głęboką wodę. Dobra, tutaj gra nas uczy na razie póki co. Dobra, fajnie, że wiem już jak radia przerzucać. Nie wiem, czy muzyka jest jakoś specjalnie licencjonowana. Zobaczcie, będę mówił, jak oni będą gadać, bo będziecie to sobie czytali, tak pewnie. Wiadomo, łatwiej się czyta, jeżeli narrator w tym momencie ja jest cicho, nie? Ale... tak. Ogólnie czekałem na tą grę, czekałem bardzo, odkąd usłyszałem, że tylko wychodzi. Nie mogłem się doczekać. Ciekawe jest GPS, bo są takie jakby znaki poustawiane po bokach. Mamy tam znacznik ogólny, ile mamy jeszcze do celu. Oczywiście jest mapka po prawej stronie. Nie wiem jeszcze, co oznaczają te dwa zielone paski, czy to jest kamizelka i życie, czy to jest tylko życie, nie? Czy to się tam będzie dało jakoś upgrade'ować, czy nie? Nie mam pojęcia. Niby wiecie, w Mafii drugiej nie pamiętam, czy były upgrade'y jakieś specjalne. Powiem jeszcze tyle, że gram padem od Xbox One oczywiście. Jest na 30 klatkach zablokowany chyba licznik. Bo widzę, że mam cały czas 30, także sądzę, że jest po prostu zablokowany. Musiałbym zobaczyć, jeszcze sobie popatrzeć gdzieś w ustawieniach, czy da się to przestawić na jednak 60 klatek. Wiecie, koszt jakości względem płynności jest zawsze lepszy. Z faktem, że gry w dzisiejszych czasach tak naprawdę między małymi ustawieniami a dużymi dużo się nie różnią, znaczy różnią się, ale to są tak znikome różnice przy Full HD, a tym bardziej przy 4K, że naprawdę można sobie ustawić najniższą jakość, a gra i tak wygląda pięknie. Tutaj widzę fajne liczniczki. Nie wiem, czy ja tak mogę pędzić w ogóle. Jakie tu są ograniczenia prędkości? No wiem, że tam w pierwszej Mafii to było strasznie karane przez panów policjantów. W drugiej nie pamiętam, czy przekroczenie prędkości było złe, czy nie. Ale jednak były tam jakieś te przepisy ruchu drogowego. Nie wiem, czy to takie zachowanie moje jest przystoi, że ja tak sobie jadę furgonetką, wiecie, do Banku Federalnego, robiąc wszystko na przekór, na czerwonych światłach.
Mam zauważyłem, że mam wsteczne lusterko, to też fajnie. Tak, są od razu policjanci zaznaczani na mapce. Także uważam, że przepisy ruchu drogowego będą nas obowiązywać. Jeżeli będziemy jeździć oczywiście normalnym autem. Nie wiem, jak to się ma co do furgonetki. Tam w sumie już mi się wypełnił jakiś niebieski znacznik i obstawiam, że po prostu policjant nas rozpoznawał. Ale nie zdążył. Back it up to the loading dock. Some of these fellas might get a little rough with the language and... Well, ain't like I never been called nigger before. Nah, I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. The only thing I care about is getting our hands on that money. Wyjdź z pojazdu. When I say something about being hot, that's when we make our move. All right. Dobra, wejdź do banku. Czy my od razu tak, wiecie, walimy z grubej rury, czy... Jak ja tu mam wejść? Halo? Here we go. Put your IDs up the glass. We're part of the Boeing crew. Nie, tylko on przyłożył plakietkę. Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring? Ej, co mam hajs spalić? Dlaczego? Small bills mostly. I'll let Miss Gale call up your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Ja mam nadzieję, że tak naprawdę nie spalę tego hajsu. No tyle hajsu, to jest 230 coś tysięcy dolarów. Wiecie, ile to kiedyś było w tamtych czasach? Tak jak dzisiejsze pewnie z 10 milionów. Tak, pozabierali nam strzelby. Czy ja jestem z Vito w tym momencie, czy nie? Bo wiem, że tutaj jest Vito, będzie Vito. Nie wiem, czy on jest już, czy on dopiero będzie. My cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job, and a young nigga who staggers in his hide on the spot. Co to tutaj? Nie, to nie jest Vito. To jest jakiś mietek. Póki co na razie nie znam jego imienia. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Wiecie co, brakuje mi takiego, wiecie, epickiego czegoś, jak to było w dwójce, że wracamy tam z wojny i w ogóle, nie? Takie coś by było naprawdę bardzo wprowadzające do klimatu, tak jak to było mówione zresztą. Palą sobie pieniążkami, nie? Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy come around the house trying to switch me over. Wciśnij B. Cicha eliminacja, co? No, czy ja wiem, czy tak cicho było? We need to move. Danny and Ellis should be coming up any time now. Give me a second. Znaczy, ja mogę go, nie wiem, gdzieś schować, żeby on tak sobie tutaj nie leżał? Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. I know what the fuck I'm doing.
prawy, żeby kucnąć. Dobra. Mam podejść cicho do strażnika i go wyeliminować, tak? Oczywiście na początku się zaczynamy składać. Później może będziemy robili, wiecie, to wszystko. Told them they needed to be out in 2 weeks. And the land is named John. Starts laying into me, saying the lease gives them the right to a 30-day notice. That's how we supposed to find a new place in 2 weeks. So I tell him none of that's my goddamn problem. It's my property, and I'll do... A do kogoś ty rozmawiał, co? Przytrzymaj lewy bumper. Szybka zmiana broni. Naciśnij lewy bumper. Okej, okay, dobra, mamy broń, fajnie. O, mamy fajne statystyki, coś jak w GTA, nie? Linky, get over here, man. Muszę dalej kucać? Celowanie poruszają. No wiem mniej więcej, jak się celuje w takich grach. A to jest Georgie, dobra. I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Szyf mamy od skalety. Całkiem miło. System. All right, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey, you gonna pull this off? Bierę ją. Znaczy to znaczy, że aha, dobra, tamtą strzelbę opuściłem. Chyba nie ma to za dużego zasięgu. Mam też pistolet w sumie. No i póki co nie mam za bardzo w co strzelać. Wspomaganie celowania coś nie działa. W sumie wziąłem słabe, nie jakieś hardkorowe. Wezmę to, to ma chyba dalszy zasięg, nie? Ja nie mam też do tego za dużo amunicji chyba. Wiecie, chciałbym to tak prowadzić w miarę klimatycznie. Nie robię sobie z tego ja jakichś większych. O, Jezu, headshot siadł. Do kogo ty jeszcze strzelasz? Już go zabiłem. Dobra, jak on będzie przebiegał, to go spróbuję zdjąć. Nie wiem, czy się uda przez kraty. Może być ciężko. Dobra, do tego maszynowego skurwibonka nie mam już za wiele amunicji. Chciałbym stąd... O! Jak fajnie można przeskakiwać między tymi osłonami. Mamy tutaj elegancką pompkę. A tutaj się jeden koleś, kurna, slash nie chowa, nie? Bang. Nie będziesz tam tu dokuczał, panie kolego. Ała. Wow. Wspomaganie sobie może ustawić na niskie, wysokie lub całkowicie je wyłączyć, albo ustawić wspomaganie celowania, wciśnij, a potem do podmenu sterowania. Aha, spoko. Dołącz do Georgiego. Only way we walk out of here is if we get the weapon stored in that armory. Bust the door open.
I'll watch our asses. Jeszcze chciałbym wiedzieć taką jedną fajną rzecz. Czym się przeładowywuje? Wyważ drzwi do zbrojowni. Ej, Bombel, pokaż mi to. No i co teraz? Ustaw, łom, przesuwaj myszkę. Jaką myszkę? Halo, ej, padem gram. W zielonej strefie następnie naciśnij X. O, goddammit. Dobra, nie było to jakoś ten. Weź karabin maszynowy? Nie, chyba. A, dobra. Dąż do Georgiego. I mam też jakąś inną pukawkę. A też ją sobie podmienimy. Ale weźmiemy teraz ten koto karabin. Faced way worse than this over in Nam. Little smoke don't mean shit. Stay close to the vault, watch for the drill. I'll deal with these assholes. Aha, dobra, ja mam tutaj stać, co? Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the Black Mob. Ej, na razie czuję się tak jak wrzucony w taką historię, nie wiem. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You can take it from me. Just because you're home doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. How was the trip? Be as how this is the first time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it? It was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. Needs to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your cop. All right, come on. I'm ready to go home. O, oh, goddammit. Dostaliśmy furkę. Wytyczne tras. No, już chyba ogarniam. No, halo. A, no zamknij. Ja muszę sobie wytyczyć lasę, co? Bo inaczej mi gra nie da spokoju. A gdzie mam jechać? Ja nie wiem. Tu? Tu jest mój dom? Czy od razu mam jechać na akcję? Czy mogę jechać gdziekolwiek? Nie, muszę jechać do celu. No widzicie, chciałem troszeczkę to inaczej zrobić, ale no gra mnie na razie wrzuca po prostu w akcję, no cały czas mnie wrzuca w akcję. So Sammy's doing alright?
Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. I won't. He'll be fine once he sees you. Zastanawiam się, czy jeździć przepisowo. Da się tu wrzucać kierunki? Czy tak średnio? Nie, no dobra, ciśnijmy tą furkę. Chyba ma trochę mocy, nie? Nie wiem właśnie, czy trzeba tu jeździć przepisowo, czy nie, czy to zaimplementowali, bo to chyba było we wcześniejszych mafiach, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, no jeżdżą radiowozy, to raczej jest tu opcja z mandatami i tak dalej. Jak już są na mapie, to znaczy, że coś takiego chyba jest. Mam plusiki, to wygląda jakby to miały być apteki, nie? Właśnie, złamiesz przepisy ruchu drogowego, znajdując się w obszarze czujności policji, to zacznie ona cię ścigać. Czujność policji jest oznaczona niebieskim wskaźnikiem na środku. You remember Marty and Ron Langford? Sure. They moved up to Empire Bay a year or so after you shipped out. Started selling weed. They call and ask me if I want some. I say sure. It's free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed, that ain't nothing to nobody, but this I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and he's yelling about the feds, how we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking, selling dope with kids running around the neighborhood. No halo, laska, stanęłaś tak na środku. Like they got any money to begin with. Fucking around aside. Kręci się policja, to będę jeździł przepisowo, nie? Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that. Georgie says he can keep his old man from fighting out. We'll steer clear of the Hilo in Frisco, just selling the French wall. George's uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. Ale nie widzę nigdzie ograniczeń prędkości, to nie wiem, co ja mam uważać tylko na czerwone światła? Dobra, żółte, jolo. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah, all right. W sumie na razie nie ma policji na radarze, to można sobie ciskać. Nie wiem, czy są tu ograniczenia prędkości, nie widzę żadnych znaków przynajmniej. Także sądzę, że chyba bardziej trzeba uważać na światła, nie robić wypadków. Przynajmniej przy policjantach. They were like two sacks of potatoes with nothing in them. Yeah, like that was a fucking accident. Hey man, fuck you. I was damn lucky to walk away from that one. Anyway, you'll go with Regine. Regine? Believe me, once you see her, you're gonna want to dig right in. Matter of fact. She got half the guys in the hollow sniffing around. Wiecie, policjant się odwrócił, to mogłem i na czerwonym w sumie pojechać. Jeżeli nie ma tego śmiesznego znacznika niebieskiego takiego, to chyba znaczy, że policjant mnie nie widzi. I mogę jechać jak mi się podoba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okaże się to w trakcie rozgrywki. Na pewno seria trochę potrwa. Zamierzam to sobie zrobić tak w miarę fajnie. O, za nami siedzą jakieś... Ej, a co tu lusterko jakieś takie? A, dobra, bo ja stoję, a ja macham kamerą tylko. Siedzą za nami jakieś Los Mudinos. Ciekawe, jak bardzo przerąbane mają tutaj czarni. Czy to są jeszcze te lata, co tak w miarę mieli przejebane, czy... W sumie nie, no, do końca lat 90. to mieli przerąbane, przynajmniej w Ameryce. Czekajcie, jakaś radiola przed nami. Może nie będę jakoś zapierdzielał, dopóki ona sobie, nie wiem, gdzieś nie pojedzie. No właśnie, niech sobie jadą. Ciekawe, że czujność policji, no, że oni mnie widzą, to na pewno, ale czy to jest jakoś jeszcze sugerowane przez grę, że coś robię źle, nie? Że, nie wiem, zwolnił, czy jakieś takie rzeczy.
Byłoby miło, gdyby gra w jakiś sposób mnie o tym poinformowała na ten przykład, nie? Nie chciałem sobie furki rozjebać. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj, co się stanie w barze u Samiego. Nie wiem, czy ja sobie mam tutaj zaparkować i wejść. Czy nie, wiecie co? Zakończymy tutaj ten odcinek. To, co się będzie działo dalej, to wiecie, to jest pierwszy odcinek taki wprowadzający do gry. Pokazujący mniej więcej, jak to wygląda. Wygląda dość fajnie, nawet na niskich detalach. Ja tu sobie posiedzę, pokombinuję. Dzisiaj będzie jeszcze drugi odcinek o 18. I będą codziennie o 18 te odcinki. Dzisiaj puściłem tylko dwa wyjątkowo, bo premiera. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam przypadnie do gustu. Spodoba się, zostawcie łapkę w górę, jeśli tak, komentarzyki i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.